z tej strony Ziwek, witam was w ostatnim już odcinku z gry Sąsiedzi z Piekła Rodem. Został nam odcinek zatytułowany Noc Myśliwego. Wskazówka psi gwizdek doprowadzi kundla do szału. W ten sposób Woody może odwrócić uwagę sąsiada. Sąsiad jest wielkim miłośnikiem łowiectwa. Zdobył już wiele nagród za upolowane zwierzęta. No i oczywiście jest z tych trofeów bardzo dumny. Czyści je i poloruje, śmiąc przy tym fajkę i słuchając łowieckich pieśni. Ach, stare dobre czasy. Przyszłość rysuje się jednak w ciemnych barwach. Woody wkracza do akcji. Pułapek jest 9, prestiż 75, czas 10 minut. Dobra. Powiem wam, że to jest chyba jedyny odcinek, który mniej więcej delikatnie pamiętam, a przynajmniej chyba kojarzę, kiedy mam użyć gwizdka. To jakoś mi tak się zapamiętało, bo wiem, że najdłużej tutaj chyba spędzałam czas. Ale od początku. Standardowe. Zobaczyłam już mniej więcej trasę naszego sąsiada, bo włączyłam sobie odcinek przed, żeby po prostu poklikać, co gdzie jest. On teraz będzie się kierował, żeby wypolerować swoje puchary. Ja sobie tutaj pozabieram rzeczy. Mamy myszy, mamy czarną pastę do butów, kulki, gwoździa. Dobra, tu nic, tu ma strzelbę. Wychodzimy, on jak widzicie pucuje, to już wiemy, co tam mamy dać. Pewnie czarną pastę do butów. Kot mi się tu znowu dobija, więc jak słyszycie huki, to sorry. Gdzie chcesz iść, jak ja tu nagrywam? I mamy bardzo mocny klej. On, z tego co pamiętam, idzie do salonu. Fajka to do salonu. Tak. To możemy sobie spokojnie wejść już do kuchni. Tutaj możemy sobie wziąć kabel. A to co to jest? Do polerowania swoich pucharów. Okej, to tutaj sobie damy mu od razu pastę. W lodówce coś jest? Nie ma nic. Tutaj będę musiała użyć gdzieś, jak on puszkę tytoniu i jak on to otworzy. To wtedy będę musiała gdzieś, o. Bo gwoździem pewnie mu to rozwalę, znajdziecie? A co z tytoniem? Co do tytoniu mu wsypać? Na razie chyba nie mam co. Kulek raczej nie. Ale wkurzająca muzyka. Jeszcze jej nie zniszczyłam, a już jest mega wkurzająca. Kto słucha zapętlonej muzyki? Jest tak zapętlonej jednego dźwięku. Tu muszę uważać, ale ja wiem co zrobić. Wejdę tutaj i wejdę od razu tu. I tu jest pies i on mi zawoła sąsiada, ale ja się tutaj ukryję, on właśnie tu przeleci i będę miała ciut więcej czasu. Co tutaj mam? To proch mu dam do fajki, mam ten gwizdek, tu puchary nic nie zrobię, rybki też nic. Więc poczekamy, aż on go opierdzieli. Uciekaj, uciekaj, piesku, cicho. Tylko on musi, o właśnie, zasnąć. Teraz sypialnia, bierz, nie wiem, co tu masz. Co to są? Amunicja do strzelby. Nie wiem, tu jest jakiś... Tu jest coś, tylko czy ja zdążę? On teraz idzie już na górę. Raczej nie zdążę wyjść. Więc się schowam pod łóżko. Mogłabym się w sumie tu schować, zamiast koło łóżka. Bo on teraz idzie tutaj. Chyba, że on... Nie, tutaj. Potem chyba idzie tutaj coś robić. I dopiero wraca do kuchni. Mam czas. Nie wiem, co mogę tu dać. Róg myśliwski. To zobaczymy, co mi zostanie. Balon nie da się łatwo nadmuchać. Balon. Balon może tutaj. Uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Dobra. To ja mogę teraz iść chyba do piwnicy i kontynuować moje dzieło. Tutaj mam kabel i kabel już wiemy, że tu dać z poprzednich odcinków.
korki prawdopodobnie do strzelby, żeby mu ją zatkać. Tak, i on te dwie rzeczy tutaj robi. Nie wiem, gdzie mu postawić kulki. Może też tutaj? Może też mu dam. Ja wszystko to wszystko. Jolo. Jolo, baby. Nie wiem, gdzie mysza. Dobra, i on teraz, jak widzicie, nie za bardzo je przeczyścił. Mysz, co robi? Wredna mysz. I on też mogę gdziekolwiek wsadzić? Nie wiem, tutaj mogę ją dać? Wraca tam. I jak rozstawi, to sobie zagwizdamy. I szybko będę musiała dać proch tu. Nie wiem, jak szybko. Nie wiem, gdzie będzie szybciej. Chyba tu będzie szybciej. Tylko dopiero jak on postawi właśnie to pudełko i chyba otworzy tą szafę. Wtążę? Zrobiłam już, dobra. Dalej. Gdzie dać amunicję? Amunicja do strzelby. Też ją tu dać? Amunicja? Może też? Okej. Okay. Fled mam. Super glue. Co mu mogę przykleić? Myszę mogę po prostu gdziekolwiek? Nie. Myszę tutaj jeszcze muszę coś dać. Do kapelusza super glue, a myszę? Nie, nie! Jezus, przepraszam, ale kliknęłam niechcący. Nie wiem z czym mysz, wredna mysz. Mam jeszcze dwie pułapki tylko. Tak średnio. Dobra, spokojnie. Nie, tu jeszcze mogę. Tutaj. Super glum. Standard pokopało go. To już widzieliśmy nieraz. Jak się wywraca, też już widzieliśmy. Balon. A mysze? Też to? Mysze. Tutaj? Nie wiem, gdzie dać myszę. Serio, nie wiem. Może tutaj. Do pudełku. Pudełko za nią. Aha, amunicją. Amunicją. Nie? A tu? Z odznaczeniami, nie? A tu? A, mogłam z odznaczeniami. A popatrzcie, przed tym się nie chciało kliknąć. Kurczę, nie popatrzyłam, nie przypatrzyłam się, co mu to zrobiło. Nie mam jak podziwiać tych pułapek, ponieważ sadzam cały czas nowe. Bo jednak 10 minut, a popatrzcie, że już 2,40 zostało. Ale dzisiaj to jakaś cud. 4 fale mam. Ale by było, gdybym ten odcinek skończyła z przytupem i po prostu miała na 100%, nie? No pięknie wygląda, szczególnie ten twój bandzioszek pięknie wygląda. Ups, myszka. ...86 i została nam jeszcze jedna pułapka. Gdyby było ona za 10 punktów i 3 punkty za... bo jeszcze mu spada, to będzie 99. Nie, 8. No to standard, 97. Przydałoby mi się zobaczyć, kto zrobił to na 100%. Pewnie te kulki były gdzie indziej. I będzie finał? Fenomenalnie! Cały sezon cieszył się ogromną popularnością. Okrzyknięto cię gwiazdą telewizji. A widzowie przyznali ci nagrodę Złotego Sąsiada. Nie ma żadnego outra. Ale w sumie nie było też intra i ja to wkleiłam z YouTube'a. Ktoś tam, nie wiem, miał. Ale wszystkie 3 sezony zrobiliśmy na Złotego Sąsiada i powiem wam, że poszło nawet sprawnie, nie będzie cięcia. Dobrze jest przygotować je przed nagraniem. I słuchajcie, powiedzcie mi,
Bo nie wiem, czy od razu rozpoczynamy Sąsiedzi z piekła rodem, to dwójka, czyli ta na wakacjach, czy nie wiem, robimy ankietę i robimy inną serię. Dajcie znać, co myślicie, a ja dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.